Są takie momenty, w których piłkarze nie mogą wziąć udziału w meczu z różnych powodów. Najczęściej jest to spowodowane kontuzjami, innym razem może to być bardzo ważna przyczyna rodzinna. Z pewnością jest wiele różnych i innych przypadków, o których nie wiemy. Na pewno można do tego zaliczyć tak zwane symulki. A co powiecie na motyw ze zmarłą osobą, która tak naprawdę żyje? W dzisiejszym materiale chciałbym przedstawić wam sylwetkę Stevena Irelanda. Tytuł odcinka brzmi "Piłkarz, który uśmiercił własną babcię". Zapraszam do oglądania. Zacznijmy tak jak zwykle od tego, kim w ogóle jest Steven Ireland. Jest to irlandzki piłkarz, który karierę zakończył 20 grudnia 2018 roku. Nie był to anonimowy zawodnik, w Premier League rozegrał ponad 250 spotkań. Reprezentował barwy takich klubów jak Manchester City, Newcastle, Stoke City czy Aston Villa. Jego ostatnim zespołem w karierze był Bolton. Spróbował swoich sił, jednak po kilku tygodniach zakończył karierę. Ma też na swoim koncie 6 występów w narodowej reprezentacji oraz 4 strzelone bramki, co jest niesamowicie dobrym bilansem. To właśnie kadry dotyczy tytuł dzisiejszego odcinka. Historia z babcią rozegrała się jeszcze na początku kariery Irelanda, gdy ten grał w barwach Manchesteru City. Steven otrzymał powołanie na zgrupowanie reprezentacji Irlandii na mecz z Czechami. Piłkarz poprosił federację o wolne, ponieważ zmarła jego babcia. Czas zgrupowania minął, a Ireland zapytał ówczesnego szkoleniowca The Citizens Svena Gorana Eriksona, czy może przedłużyć urlop. Było to spowodowane żałobą oraz koniecznością zorganizowania pogrzebu. Jest to całkiem normalna sytuacja, w której zarówno reprezentacja, jak i klub muszą pójść na rękę piłkarzowi. Okazało się jednak, że była to jedna wielka mistyfikacja. Brytyjscy dziennikarze odkryli, że babcia piłkarza Patricia Talon żyje i ma się bardzo dobrze. Sama kobieta była zszokowana tym, że przeczytała w prasie o swojej śmierci. Jak zareagował na to Ireland? Stwierdził, że chodziło mu o jego babcię ze strony taty, Brenda Kitchener. W tym przypadku również okazało się, że kobieta żyje i ma się dobrze. Jej krewni grozili nawet podjęciem kroków prawnych w sprawie kłamstw piłkarza. Później Steven dodał jeszcze, że zmarł jego dziadek, ale zdawał on sobie sprawę z tego, że nie warto już brnąć w kolejne kłamstwa. Piłkarz postanowił przeprosić za swoje zachowanie. Na tym etapie zdecydowałem, że muszę powiedzieć prawdę i przyznać, że kłamałem. Teraz zdaję sobie sprawę, że to był ogromny błąd mówić, że moje babcie zmarły i bardzo tego żałuję. To był błąd i szczerze przepraszam, ponieważ spowodowałem wiele problemów dla wielu ludzi. Chciałbym przeprosić moje babcie i całą moją rodzinę. Wyciągnąłem cenną lekcję z tego bałaganu i mam nadzieję, że ci, których skrzywdziłem, wybaczą mi. Pomimo kłamstwa Ireland był później powoływany do kadry. Ostatni mecz w narodowych barwach rozegrał 8 września 2007 roku przeciwko Słowacji. Później postanowił zrezygnować z kadry, ponieważ stwierdził, że nie dogada się z selekcjonerem Giovannim Trapattonim. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przeglądarkowej gry footballteam.pl. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, do usłyszenia.